Hej, hej. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Overwatch. Mam dobrą informację dla wszystkich tych, którzy chcieliby ze mną zagrać. Wreszcie wpadłem na rozwiązanie. W zasadzie rozwiązanie już było, ale wreszcie wpadłem na to, jak to sensownie zrobić. Założyłem kanał Discorda, którego używam już od dłuższego czasu. Ten kanał się nazywa Looking for Group LFG Overwatch. I można do niego wejść, korzystając tylko i wyłącznie z linku. W opisie tego filmu dam link do Discorda, link dla 100 osób. Pierwsze 100 osób, które wejdzie, będą mogły tam się komunikować ze mną i z innymi graczami Overwatcha. Robię to w takich małych porcjach, po 100 osób, będę starał się co odcinek tam dawać kilka linków. Znaczy, to jest jeden link, który działa przez określony czas, tak to działa. Będę się, bo chcę małymi grupami jakby was przyjmować, żeby nie było za dużo chaosu, żebym wiedział, do jakiego stopnia będę w stanie kontrolować to, co się dzieje na czacie, bo też nie chcę, żeby tam był bałagan, ale banowanie będzie, gdyby coś się działo niedobrego, po jakimś czasie zresztą adminów ściągnę sobie też spośród ludzi, którzy grali ze mną i których znam. Fajnie się gra. Pierwszy raz miałem okazję pograć, zagrałem sobie z dwoma osobami. Być może jedna z tych gier będzie dzisiaj. Był jeden chłopak, który gra masterem, ale miał konto Smurfa i był jeden facet, który zdaje się albo z platyny, chyba z platyny był, albo z platyny, tak czy inaczej w okolicy mojego rankingu. Jeżeli chodzi o dobór osób, które do gry, no to zawsze będę starał się brać tych, którzy mają przynajmniej taki ranking jak ja, albo lepszy. Bo ja się też mogę od lepszych uczyć i ogólnie rzecz biorąc jest łatwiej, nie? Ja też gdzieś tam chciałbym pójść do przodu. Żeśmy zagrali 6 gier, 5 wygraliśmy, jedną żeśmy przegrali, więc bardzo pozytywnie. I mam nadzieję, że będzie takich gier więcej. Na razie zapraszam, robię pre-made'y 3-osobowe, bo też boję się, że większe pre-made'y będą wymagały większego zorganizowania, ale pewnie z czasem zaczniemy 4, 5, 6 osób. Zatem zapraszam Was bardzo serdecznie, jak powiedziałem, link w opisie. No i chyba to tyle z tych informacji, zatem zapraszam Was do gier. A tymczasem, aha, no i na koniec zostawimy sobie skrzynki do otwarcia, jest ich 11. Moment, w którym oglądacie ten film, to jest, ja jestem w Amsterdamie teraz, na pokazie Horizon Zero Dawn, żeby to wszystko dobrze wymówić. Jak przyjadę, to wam opowiem o grze. Najpewniej zaczął się chiński nowy rok, zatem szczęśliwego nowego roku. Zazdroszczę wam, że możecie już zbierać skrzynki i otwierać skrzynki. Jak tylko przyjadę, to obiecuję, że zrobię większy unboxing skrzynek właśnie z tego chińskiego nowego roku. Ostatnio opowiadałem, że chiński nowy rok jest od 24 do 31. Na szczęście byłem w błędzie. To jest ten czas darmowego grania w Overwatcha. Natomiast potem będą jeszcze 2 tygodnie tego eventu. Popełniłem ten błąd, ponieważ dysponowałem plakatem, który był po chińsku i nie wiedziałem, co tam pisze. Znaczy, widziałem 24, 31. To było normalną czcionką, natomiast te pozostałe były chińskim fontem, więc nie za bardzo mogłem ogarnąć. Dobra, bawcie się dobrze, a co potem? Na końcu 11 skrzynek. Kurde, żołnierz na ulcie, ale ładnie grają. No. Co oni grają? To jest 6 randomowych osób, ale bardzo ładnie grają. No, jedna para jest prima. Obrażenia zwiększone. Okej. Może któryś z naszych DPS-ów nie domaga, bo to... Chodźcie tutaj, wyleczcie się. Atakują mnie. Na pewno ich Mei gra bardzo dobrze. Nie wiem jak Anka, ale Mei gra bardzo dobrze i... Mam nawet żołnierz taki, też. Nawet nick Mei. Aha, no tak. Super zdolność gotowa. Przyjaciele są wśród nas. Orientuj, stać! Ani kroku dalej! Weźcie ich ode mnie! Kurde. Zarya mnie też zhejtowała w mieniu oka. Ale dobry ult. Żołnierza macie w tym kościółku po prawej. Nie w kościółku, to jest tam, nie wiem jak się... Skurde, nazewnictwo miejscówek w Overwatchu to będzie masakra. Zawsze. A nikt chyba jeszcze nie wymyślił jakichś nazw. Jest, nie, są, ale to jest tak dużo miejsc, wystarczy jedna mapa. Wiesz, no tu się gra na ilu mapach? Ile tych map jest? Na pewno powyżej 10, nie? Po tyle. No i one są na tyle złożone i długie, że tu... Szczęście, no tu jest kościółek po lewej, nie? No to jest jasne. Ale tu po prawej co jest, to nie wiem. To budówka. Konektor. Konektor, tak. Ogień, pogotowności, moc, przyspieszenie.
zaatakowali mnie! Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. Wyznaj swój pełen zabij go! O, ładnie. Anna wymywa ulta. Potrzebuje ktoś leczenia? Masz wzmocnienie. Ładnie, ładnie. O kurde. Żołnierz padł, niestety. Nie jestem w stanie aż tyle. Moja super zdolność jeszcze się ładuje. Zapinamy pasy i startujemy. Padają mi ci... Obrażenia zwiększone. Te małe cele miękkie mi padają, niestety. Chyba i tak jakby zawsze mam regułę, że priorytetem są tankowie, bo DPS musi sobie sam poradzić ze znalezieniem apteczki. Czasami mam takie wrażenie, że healerzy popełniają ten błąd, że za bardzo fokusują się na leczeniu DPS-ów, bo jak tank padnie, no to jest rzeź. Obrażenia zwiększone. Gdzie boli? Okej. Nie ruszaj się. Nie kłaniajcie mnie! Cholera. Zaraj mnie schajcowała znowu. Mam ulta jakby co, ale... No strasznie strasznego ma aima ta Zarya. Wracam do walki. Kurde, nic nie wybuchło. Zarya swoją barierę paliła. Okej. Czas wyrównać rachunek. Zwiększam ci atak. Ktoś wzywał lekarza? No nie, przynajmniej jeden pik. Z tyłu Mei jest za nami. Jazda! Uciekła. Okej. Okay. No ładnie, teraz trochę pchnęli niestety. Leczący uruchomiony. Pomocy! O! Z naprzeciwka Anka wali. Masz wzmocnienie. Mei z tyłu wchodzi, Mei z tyłu wchodzi nam na plecy. Zostało 60. Ulta. Ona chce mnie złapać, coś czuję. Jakim cudem Matyca nie zabrała ulta? Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. Kurde. Szlak podniosłem 4, ale... Ładnie, 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 ładnie. Kurde, warto było. Wracam do walki. Się schować w krzakach. Czasami nie rozumiem, jak ta matyca działa. Jak co działa? Jaka matyca diwy. Ja mam wrażenie, że zabrałem tego ulta Mei, ale jednak nie zabrałem. No to wiesz. Są czasami też te... Jest tam delikatny lag między tym, co ty widzisz, a tym, co się dzieje, nie? I... Nikt na wózek nie poszedł. No, ale ten ult Mei, mówiłem, że dobrze gra ten koleś, on dobrze kombinował. Kogo zauważyłem dziada jednego i się schowałem, ale... No, bardzo dobrze grał. $10 na zmianę niku, no to musi lubić tą postać. No ja, nic się tam nie dzieje większego. Zary jest tylko na górze. Dobra, ładnie. Mei zeszła do was, uważajcie. Widziałam gorsze rany, przeżyjesz. Mogę leczyć wieprzka teraz. Sorry. Za daleko byłeś i... No, zamrozili mnie i przepchnęli. Uwaga, znowu Mei. Odcięła cię tam. A nie, przeciwdzę się. Spoko, spokojnie. Taki chudy to nie jesteś. Widziałam gorsze rany, przeżyjesz. Kurde. Nie mogłem Fary trafić. Ja pierdzielę, tam Mei ładnie odcinę. No. Mei ma mało. Jak tam ult futrzak? 45. A, okej. Okay. Ładnie. Wracaj
Wzywaj do boju. Musimy, dobrze, ta Fara flankuje, ale żeby jeszcze... On ma, musi kogoś zabić, bo... No, Farę Zeniata by rzucił. Wyjąłem im heala. A jakbyśmy tak zaszli ich od pleców i zabili? A, zobaczymy. A dobra, już nie trzeba. Do boju. Już Fara zrobiła swoje. No. Kontakt. Ciężko się było przebić. Spaliłem trochę tego ulta na żołnierzu, no ale... No, teraz to żeśmy ładniej przeszli. Okej. Okay. Ciężko zdobyć. No, zwłaszcza bez Reinhardta, bo tam... Znaczy ta May, jak, ale jakby ten pomysł na obejście ich z boku to właściwie było jedyne sensowne rozwiązanie. Tylko ciężko grupę całą skłonić do takiej wycieczki. Okay. Teraz zjadłem. No, tak, zjadłeś. Ja już uciekałem, bo widziałem, że ten ult idzie. Będę cię leczyć. O, ładnie. Wrzuciłem ci to za jedno. Mej się będzie teraz tutaj. Dobra, leży. Elegancko. No i teraz możesz kolegę pozdrowić. Pozdrawiam cię, Szymon, serdecznie. Dobra gra. Teraz widzisz, jak należy godziwą. Najlepsze zagranie meczu. A na tym Discordzie naszym to widać gdzieś, jeżeli ktoś w grę gra? W którym miejscu to jest, ta informacja się pojawia? Są użytkownicy po prawej. Nika. Obok jest podane. No ciekawe, bo u mnie nie pokazuje notki, że gram w Overwatcha. Właśnie po to tego... Bo u was widzę. Nie no, ja u ciebie widzę tego, że w Overwatcha. A, ja widzisz? A, no to dobrze, to dobrze, to git. Nie mamy. Właśnie. Torbjorn, no dobrze, zobaczymy. Wiesz. Przyjmijmy, że on ma słabego aima, więc wieżyczka powinna, wiesz, ułatwić nam życie, nie? Bo może się okazać, że jest lepszy niż poprzednio, nie? Dobra. Gdzie on to postawił? Hmm. Bardzo, kurde, bardzo pasywnie. No, chociaż to może być jakaś taka szczwana sztuczka, bo na przykład nie za. Ona może tu strzelać? No może, może. Nie wiem, mam wrażenie, że ona nie może strzelać w ogóle nigdzie, nie? Tylko po prostu troluje, kurde, nie wiem. Broń celu, nie. Poszli w prawo, raz, dwa, trzy. Cała czwórka, tylko... Nie wiem, proszę, na mnie poleciał. Dobra, no bo... No bo nie na mnie. Weź dwa hila na sobie. Wieżyczka już poszła, ale to w zasadzie... Żeby ją przerzucić. Coś tam jej się zepsuje. Szesz ty. Niezależnie od tego... No bardzo dziwnie stawia tą wieżyczkę. No taka jest ona zaskakująca dla wszystkich na pewno. Ciągle kablem od myszki o coś zahaczam. Dobra. Nie wiem o co. Była podstawka od monitoru. Tarcza schodzi. Jeszcze parę strzałów. Wow. Prawa diva. Kudę. Pomocy są diva. O, mam 8 HP. Już nie. Próbowałem ją złapać, ale... Myślę, że jeszcze ucie. No coś tam torbią, kurczę, tam robi. No. Kurde, próbowałem. Ach, cholera. Nie mogłem za bardzo osłonić mu wieżyczki. A nie, dobra. Macie jeszcze chwilę. Mamy. Gdzie on stawia tą wieżyczkę? Ja bym go chętnie... Gdzieś za tobą. Właśnie, ja bym ją osłonił, gdybym wiedział wcześniej. Umieram.
osłonię. Co ta kurde Zarya zrobiła? Ja osłoniłem ten? Nie, nie do wiary. Moc przyciągania. Kurde, no próbuję tą wieżyczkę osłonić, ale... Serio go nie trafiłem tutaj? Jezus Mary. W wąskim korytarzu wieprzka nie trafiłem. Za dużo żyć na punkcie było w pewnym momencie. No, nie. Taki bałagan. No, trudno, trudno. Ale widzieliście, gdzie ta diwa wybuchła? Ona tak totalnie w narożniku. Ja cały ten narożnik zasłoniłem tarczą, a Zarya przeszła przez tą tarczę i prosto pod tą diwę. I ja na początku myślałem, że ona tak specjalnie, żeby naładować, nie? Ale nie odpaliła w ogóle bańki, ją rozpieprzyło. Może myślał, że ma, a ja tak pokazałem, że nie ma. I nie zdąży. No, cooldown. Widzieliście już te... Hej, Aga. Cześć, Aga. Halo, słychać mnie? Tak. O kurczę, bo nie było mnie wcześniej słychać i tak mówiłam, nie wiedziałam, co się dzieje, musiałam się rozłączyć i chyba mikrofon nie podłączyłam. Hehehe. Takie tam. Co mi się może przydać? Tak. Uważajcie, bo mi tarcza mi pada, jestem jedyny na punkcie, z lewej jest Anna. Ja zginąłem. Zabiła mnie ta Haroldem. Ale chyba sobie radzicie, co? Nie jestem w stanie, diwa po prostu podchodzi pod punkt i... Znaczy podchodzi do mnie i mnie zabija, ja nie mogę wiele zrobić. Dobrze, mam ulta, ale nie opalałem go na razie. Okej. Dobra, muszę teraz ładować ulta, jakbyś się rok tak dał troszkę pobijać. Dobrze, tylko oni też będą ładować sobie ulta przez to, ale... No, lepiej, żebyś ty miała w sumie. A jak oni znowu wiadą, oni cały czas wjeżdżają. Weźcie ich ode mnie. No wiesz co, próbuję, ale coś nie chcą mnie trafić, a okej. Coś tam się biją. No patrz kurde, no ta stoi ona tak... 30% dopiero. O kurde! No nie mogą mnie trafić, no. Dobra, coś się zaczyna dziać. Nie, teraz już środkiem. 40%. O. Macie barierę. 60, 70, że oni już przychodzą. Moc przyciągania. Uwaga na ulta. O, zjadła. O, fuck. Znerwcie to. Dobra, mamy ich. O. Gdzie ty jesteś, Fanki? Fara uciekła. O nie, na prawo jest fara. Za tobą! Okej. Co ty taką agresywną? Dobra. Okej. Okay. Tam... Torbjörn mimo wszystko coś tam robi. No. On trochę tą farę też powstrzymuje, nie? A widzę, gdzie on jest rozłożony, to... Ich Reinhardt będzie miał ulta, także ja muszę teraz trochę tarczę... Znaczy, muszę trochę odbudować tarczę, nie? Po prawej stronie na dole jest wieprzek, także uważajcie. No właśnie, to jest kurde. Przez podłogę? No, to jest jeszcze ta... Jeszcze ten hak, kurde. Pamiętaj się schować, bo się coś wymieni. O mój Boże! Nie chodzą już, tak okej. Nieprzyjaciele są wśród nas. Okej, to byłoby magiczne. Magiczne oni momenty często chodzą z wieprzkiem. Prawo? Czy tylko nie, wieprzy, ani razu nie byli. No właśnie, ani razu nie byli, nie? To od poraza, to prawda. Para tam jest chyba. Jest para na prawo. Będzie chyba ultować. Dobra. Ja spróbuję wieżyczkę osłonić. Mocne brzmienie! Moc przyciągania! Obchodźcie kuchenie! Sprawiedliwość! Prosto! No właśnie. Chyba będę musiała się... Prawdziwa trzecia osoba. Nie wiem. Meka aktywacja! Och, nie?
ubrałeś prog? Osłaniam, osłaniam. Dobra. Odbiliśmy dwie. Kurde, znowu śpię. Wyzwól swój pełen potencjał. No niestety, potencjał. Już teraz tylko zbieram obrażenia. Ale raczej nie wbiją teraz. Zabiłem troszkę. Ile? A dobrze, 30%. Okay. Spróbuję coś tutaj zebrać, chociaż oni będą raczej teraz szybko wbijali, teraz co? Będą wbijali na pewno. Gdzie jest zwierzyczka? O nie! Czyli nie! Nie! Wchodzą punkt. Gdzie ta Zarya poszła? Ja cię kręcę, trzeba wejść na punkt, ona gdzieś w kółko biegła. No już nie wejdę, bo z dzenia to wyszło. A, kurde! Okej. Okay. What? Okej. Okay. Co się stało tam? Chyba Torbjörn odpalił, nie? Torbjörn i Zeniata po ich pociśnieli. Kurde, holy moly, co to było? No, ładnie. Zwycięstwo. Bad chat, please. A co on teraz z tym chat? Najlepszy zagranie. Uff. Co tu się wydarzyło? A to tutaj. Nie zapomnijcie o mnie. Myślałem, że jego jeszcze zabiję, że on tak się no, niestety nie. Ej, co to oznacza? Ja więcej wyleczyłam. Świnka. Prawie sobie dałem, ale się oparłem. Oto i one! Zobacz, liczę na Reinhardta takiego fajnego. Ale nie tym razem. Muszę 18 tysięcy złota zgromadzić, by kupić 6 skinów legendarnych, ale mam nadzieję, że coś mi się trafi w skrzynkach też oczywiście, że coś wydropię. Bo z gotówką no, mi bardzo zależy na tym, żeby te wszystkie eventowe rzeczy kupować. I to jest też główny powód, dla którego ja nie wykupuję tych pozostałych skinów, które chciałbym mieć, a nie mam. Zresztą też byłoby za łatwo, dzięki temu, że nie mam tych wszystkich rzeczy, no to zawsze czekam, może coś wypadnie, może... Jest ciekawiej dzięki temu, ale nie tym razem. O, proszę, nowa skórka do złomiarza, której nie miałem. O, słyszycie to panie? To mój syn, słoniowy syn. Nie, to żona bije kotlety. Aga! Trudno. Musimy to jakoś przypoleć. Tutaj same duplikaty widzę. Nie wiem, wczoraj żeśmy robili pizzę, czyżby ona biła kotlety? Muszę zaraz zobaczyć. Gotówka, niestety tylko. I same powtórki. Ile ja tu zgromadzę w sumie kasy? 16 tysięcy już, no dobra. Zakładając, że oczywiście te legendarne skiny będą po 3000 chodziły, ale pewnie też się trafią jakieś emotki legendarne czy coś. Jezus Maria. Tak mi się niesie, to właśnie, to wszystkie, mam dosyć, Jezus Maria, mam dosyć dobrze ten pokój wytłumiony, jeżeli chodzi o echo, natomiast wszelkie uderzenia, jakieś głośne tupania są bardzo mocno, ale dobra, jest złoto. Wolałbym legendarnego Reinhardta, ale już lepiej mieć złoto, dwie legendy pod rząd. To powtórka. Lepiej już złoto dostać, niż legenda miałaby się powtórzyć, bo wtedy jest dużo tańsza, bo dostajecie 500 złota normalnie, a tak dostajecie 200. No ale tu się sypnęło tutaj. Ile tej waluty? 50. No cóż, dziękuję bardzo serdecznie, że spędziliście ze mną czas. Jutro prawdopodobnie odcinka nie będzie, no bo nie ma mnie jeszcze w Polsce, ale postaram się zrobić, zobaczymy. Powinienem dzisiaj wrócić gdzieś koło
15, 16. Jeżeli będę miał siłę, no to coś zrobię. No to co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej!